Kolejny projekt uchwały Komisji Polityki Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak NL02.7923.289.2012.ES. Paragraf pierwszy. Pozytywnie opiniuje się ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak NL02.7923.289.2012.ES. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z niezgodnym. I tutaj krótki komentarz. Mianowicie 10 października 2012 została podjęta uchwała Rady Miasta Krakowa zmieniająca czy modyfikująca sposób opiniowania i zostało między innymi nałożone dodatkowe zadanie na Rady Dzielnicy, dzielnic wszystkich miasta Krakowa, a mianowicie protokół z wizji lokalowej przeprowadzonej przez przedstawicieli dzielnicy. Jest to protokół składający się z dwóch, że tak powiem, kartek formatu A4. Myśmy taką wizję z kolegą Zdzisławem przeprowadzili u tych państwa. Ona dotyczy przede wszystkim wnioskodawcy o przedłużenie umowy najmu oraz opinie na piśmie, oczywiście te opinie są podpisywane przez sąsiadów. Czy nie ma jakichś problemów z tą rodziną, czy była wezwana policja, straż miejska, czy mieszkanie jest zadbane, czy nie jest zadbane. No to jest dodatkowa praca i tu automatycznie powstaje duży problem. Mianowicie my oczywiście jako przedstawiciele samorządu lokalnego możemy iść do takich ludzi, ale niekoniecznie muszą nas przyjąć i odchodzić. Kolega Zdzisław podpowiada mi, że czy nie powinniśmy mieć jakiejś legitymacji ze zdjęciem, że my to jesteśmy my, bo może się różnie zdarzyć. Na przykład oni nie muszą nas puścić. I taki przypadek, jeżeli jest, to możemy go opisać. Natomiast urząd wymaga takiego protokołu, takiej opinii, która oczywiście zostaje w naszych dokumentach, że taka wizja lokalowa została przeprowadzona. Mieliśmy poligon doświadczalny pierwszy, jakoś to wyszło, nie ma problemu, ale tak jak powiadam, mogą być różne problemy z tym związane. Także jest taki wniosek, nie wiem czy. Bo kiedyś pamiętam, że w pierwszej kadencji 98-2002 każdy radny chyba miał legitymację ze zdjęciem. Myśmy sami sobie to chyba finansowali, czy rada finansowała i wtedy nie ma problemu. Nie wiem, czy to jest. Wydaje mi się, że to jest potrzebne w przypadku takich gości. Po to, żeby nie było problemu. No, ja oczywiście postawi tylko ja nie ubieram. Ale to też jest bardzo cenna informacja, jeżeli jest taka wizja i ona jest, ten ktoś nie chce puścić. No nie, to wtedy się pisze, że nie było wizji i ma z głowy nie chce puścić, jeżeli tak. Chodzi, bo być może nie, to mieszkanie jest po prostu zdewastowane, na przykład. Tak. Natomiast ja nie ukrywam, że dzięki tam uprzejmości BOM-u dostałem numer telefonu i uprzedziłem do tych państwa, czy możemy się, że się wybieramy, czy będziemy przyjęci, nie ma problemu, przyszliśmy. No właśnie, wydaje mi się, że takie sposób nie należy. Ale to z dnia na dzień. Nie, ale z dnia na dzień, no bo trudno, żeby iść tak i biegnąć i kogoś. Trzeba mieć wysprzątane tam. Ale było. Nie, to są moje uwagi. Dzisiaj chciałem uwagę, że to kolega przewodniczący, która zwróciła uwagę, te panie zgłosiły. Powiedział, że zgadzają się podpisać i to wszystko powiedzieć nam, jak tam wygląda sytuacja, ale wiadomo, nie było, że nie mieliśmy tej legitymacji. Powiedział, że jest, mamy wygląd uprzejmy. To
się udało. Ja myślę, że tutaj nie, bo jeżeli jeszcze krótkie uzupełnienie, bo na tym wniosek jest, tak jak powiedziałem, dwustronicowy. Na jednej stronicy jest opis wnioskodawców, oni się podpisują pod odpowiedzialnością karną, a druga strona dotyczy oczywiście radnych, którzy na tej wizji lokalowej, plus sąsiadów, którzy się też podpisują pod tym, więc tutaj jest czysta sprawa. Ale w dzisiejszych czasach właśnie tak, gdzie media ciągle alarmują o tych oszustach różnych, na wnuczka okradają, na kimś i tak dalej, więc możemy to zrobić. Inna rzecz, że mieszkańcy też mają różne tam życzenia. Na przykład była tu jedna pani, która stwierdziła, że no rada powinna mieć neon, bo nie można trafić do rady. Jak nie ma neonu, to nie można. No to co neon, jakby tak był dzień, nie widać się od nocy. No. Tabliczka jest, adres jest, wszystko jest, ale tak gazetki. Neon byłby dobry. Just, ja mam wiele ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o te osoby, które będą chodziły na tego temu, to bardzo prosimy o dostarczenie fotografii, a my tutaj własnym sumptem tak, tego typu legitymacje czy takie przypinki wykonamy z pieczątką. Także bardzo proszę o jedynie o ale myślę, że to byłyby zbędne wydatki. Nie w formie delegacji, ale może przecież adres rady jest. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę w takim razie. Aha, bo przejdźmy do sedna. Opinia była pozytywna. Ale chodzi mi o to, czy to spotkanie było. Jak chcieli powiedzieć, że tak, że nie było. Nie ma nibacji. Co ja zamyślę nie raz głośno z tego drogi, ale to nie przeszkadza. A czy możemy dowiedzieć się, jak to adres? Czy ulica Konarskiego 35 przez 2. Odnawiany budynek przed... Odnawiany, tak. Widać, że tam wspólnota jest mieszkaniowa i tam... Jestem na Rożnej? Nie, to jest za tą, za Miechowem jakby, za tą Leczarną. Jeszcze raz tam. Aha, tam jest chyba zakład kominiarski. Nie, chyba tylko na pewno. To wiem cię. Nie widzę więcej proszę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję, kto wstrzymał się z głosu. Dziękuję za tym, że jednogłośnie 19 głosami została przyjęta.